Katarzynki tradycyjnie... Tradycyjnie rozpoczął nasze spotkanie na kolejnym jarmarku. Witamy bardzo Państwa gorąco, serdecznie, pysznie i zapachowo. Po raz 17 spotykamy się tutaj, w tym miejscu, na wielkanocnym jarmarku. Tym razem w głównej roli sery i wszystko, co z nimi związane. Na ciepło, na gorąco, na słono i na słodko. Także będzie się działo przez najbliższy czas. To sery i inne przepyszne, przepiękne rzeczy będą tutaj dzisiaj z nami, będą nam towarzyszyć. Na prawie już pełnoletnim jarmarku świąteczne cuda z sera będą tutaj do degustacji, również przepisy. Ale żeby tradycji stało się zadość, na scenę zapraszam naszego gospodarza, pana Jana Bednarczyka, burmistrza miasta i gminy Radków. Oraz panią Czesławę Jarzyńską. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry, szanowni państwo, witam bardzo serdecznie po raz kolejny. Jest nam niezmiernie miło, że my możemy tutaj was gościć. To dla nas prawdziwy zaszczyt. Organizacja takich wydarzeń ma bardzo głęboki sens, bo przede wszystkim możemy oddać kult wielkiej tradycji, możemy czcić i świętować, zapowiadać wielkie święta, wielkie wydarzenia, jakim jest święto Wielkiej Nocy, czyli Zmartwychwstania Pańskiego, a także możemy pokazać to piękno produktu, to piękno twórczości ludowej, to piękno wyrobów także kulinarnych. Witam zatem serdecznie wszystkich tu obecnych, zaczynając od osób dla nas najważniejszych, najistotniejszych, a zatem witam panią poseł Monikę Wielichowską. Bardzo nam miło, że pani nam zawsze towarzyszy. Witam przedstawicieli izb rolniczych, pana prezesa Grale, który nas zaszczycił, jest nam niezmiernie miło. Proszę się, jest z małżonką. Witamy pana Leszka Bogule z naszego rejonu, szefa izb. Witamy, szanowni państwo, wszystkie osoby, które tu przybyły. Przedstawicieli Banku Spółdzielczego, który nas sponsoruje w tym roku. Przedstawicieli FB Service, dużej firmy, która także uczestniczy ciągle przy tego rodzaju imprezach z żywą gotówką. Witam moich radnych Rady Miejskiej z Radkowa. A jesteśmy tutaj z panią przewodniczącą Rady Miejskiej, która w zastępstwie pana przewodniczącego Stasia Hajłasza będzie dzisiaj pełniła obowiązki przewodniczącego Rady, dlatego że Staszek jest nieco niedysponowany, ale życzymy mu wszyscy zdrowia tak mocno, że pewnie niebawem do zdrowia wróci. Witam bardzo serdecznie gości naszych z Wrocławia, zaprzyjaźnione koła seniorskie, senioralne, kluby z nami współpracujące lat na obszarze kultury. Witam naszych przyjaciół z Czech. Jest z nami zawsze pan starosta Suchego Dołu. Starosta towarzyszy nam także w wielu projektach, a z nim wciąż co najmniej 3-4 gminy czeskie, które serdecznie witamy i podziwiamy ich wyroby. Szanowni państwo, jest pośród nas gmina Pniewy. Przyjaciół mamy wielu, przyjaciół mamy prawie wszędzie, ale pośród tych przyjaźni gmina Pniewy jest jedna. Dlatego chciałbym serdecznie wyróżnić pana burmistrza dzisiaj i zaprosić na scenę, a ma to związek z takim poszerzeniem. Otóż obchodzimy 800-lecie Wambierzyc, szanowni państwo, i na tą okoliczność naszych przyjaciół, wiernych przyjaciół, ludzi, którzy nas wspierają i pomagają, nagradzamy. I chcielibyśmy dzisiaj wręczyć panu burmistrzowi Pniew taki charakterystyczny obraz, grafikę, którą wydrukowaliśmy na okoliczność właśnie tego wielkiego wydarzenia 800-lecia Wambierzyc. Za chwilę to się dokona, a ja przeczytam treść, którą tam w międzyczasie wpisaliśmy. Muszę się uzbroić. Szanowni państwo, to jest ta grafika. Przeczytam. Około 1218 roku niewidomy Jan z Raszewa modlił się gorliwie pod lipą,
rosnącą w okolicy teraz znajdującej się kościół, o odzyskanie wzroku. Jego prośba została wysłuchana, a na drzewie pojawił się wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem na prawej ręce. Tak zaczyna się wielka historia sanktuarium. Od niej poniekąd wywodzimy dzisiejszy jubileusz Wambierzyc. Miejsca cudu, kultu, miejsca wyjątkowego w sferze materialnej i duchowej. 100 lat temu ówcześni Wambierzyc obchodzili jubileusz 700-lecia. My, pamiętając o ich dziele, świętujemy 800-lecie, mając za partnera gminę Pniewy. Panie burmistrzu, jestem zaszczycony i dziękuję za współuczestnictwo w obchodach 800-lecia Wambierzyc. Panie burmistrzu, proszę przyjąć tą symboliczną grafikę z życzeniami, co by wam nigdy nie zabrakło opieki wambierzyckiej królowej rodziny. Panie burmistrzu, miło, że pan z nami jest. Chcę wszystko poproszę jeszcze na scenę panią poseł Monikę Wielichowską i dzisiejsze spotkania przekazuję w inne ręce. Uważam je za otwarte i przy całej krasie Katarzynek będziemy spędzać tutaj to wydarzenie. Dziękuję bardzo. Serdecznie witamy wszystkich gości, wszystkie osoby, które tak pięknie, artystycznie przygotowały nam tą dzisiejszą imprezę i przyłączam się do pana burmistrza. Uważamy jarmark za otwarty. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ja dzisiaj wchodząc w progi szkoły uświadomiłam sobie, że 3 miesiące temu wszyscy spotkaliśmy się na spotkaniach bożonarodzeniowych. Jak ten czas szybko biegnie. Choć pogoda nie sprzyja i bardziej są to święta Bożego Narodzenia niż wielkanocne, to wierzę, że w sercach mamy już tą ferię smaków, barw, kolorów, zapachów, a nade wszystko rodzinnego ciepła, którego wam serdecznie wszystkim życzę. Dziękuję bardzo panie burmistrzu, pani przewodnicząca. Dziękuję państwu, dziękuję Katarzynkom tu obecnym, które w zeszłym roku były u nas na dożynkach. Jest pamiątka z tych dożynek, zdjęcie wspólne trzech folklorów, kaszubskiego, wielkopolskiego i góralskiego. Pani dyrektor, proszę to zdjęcie. Przekazanie tej pamiątki właśnie Katarzynkom. Proszę państwa, pan burmistrz pięknie mówił o cudzie, który zdarzył się w Wambierzycach. Ten cud się zdarza dużo częściej, zwłaszcza przy stole, gdy ludzie siadają i zaczynają ze sobą rozmawiać. Zaczynają być sobie bliscy. Tego cudu potrzeba jak najczęściej, żebyśmy umieli ze sobą rozmawiać, spotykać się, a nic tak bardzo nie dzieli jak łóżko i stół. Tutaj mamy stół z łóżkiem, to w innym miejscu może. Proszę państwa, przyjeżdżam tutaj od blisko 20 lat i muszę wam powiedzieć, że tak jak ta ziemia zmieniła swoje oblicze, to też jest cud połączony z potężną pracą. Jestem zawsze pod wielkim wrażeniem, bo za każdym razem, jak przyjadę, to ta ziemia inaczej wygląda. Gratuluję panie burmistrzu, gratuluję państwu i do zobaczenia nawet nie za rok, tylko 15 sierpnia, myślę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że tradycja ma ścisły związek z wieloma organizacjami, poprosiłbym na scenę pana prezesa Grale, aby nam życzył, i przedstawiciela dolnośląskiej organizacji, bądź jeśli są pośród nas przedstawiciele czy też Arimery, czy innych organizacji wspierających to środowisko. Bardzo proszę. Szanowne panie z kół gospodyń wiejskich, drodzy wystawcy, pani poseł, panie burmistrzu, wspaniali goście dzisiejszej imprezy. Jestem szczególnie dumny, że mogę uczestniczyć na tej pięknej radkowskiej ziemi po raz kolejny w pokazie tradycji wielkanocnych, w kultywowaniu tego, co w polskiej wsi poza ciężką pracą rolnika jest
najpiękniejsze i najwartościowsze. I cieszę się, że tutaj na ziemi kłodzkiej, wczoraj w Krosnowicach, dzisiaj tutaj w Ścinawce, możemy pokazywać ludziom nie do końca związanych z wsią to, co jest najwartościowsze, to, co przekazujemy od wieków i to, z czym weszliśmy do Unii Europejskiej, ogromną chlubą jest naszą dumą i myślę, że na bazie tradycji państwa pracy będziemy mogli z podniesioną głową iść do przodu i zmieniać Polskę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, a zatem do tradycji zapraszam. Otwierając te dzisiejsze spotkania, wierzę, że kolejny etap integracji nastąpi. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękujemy ciepło naszym gospodarzom, naszym gościom, a teraz wszystkich zapraszamy do programu przygotowanego przez Zespół Ludowy Katarzynki. Oczywiście pana Jarosława w imieniu Katarzynek też bardzo pozdrawiam. I pozdrawiam oczywiście też pana Jerzego Kulkę z Wrocławia, który przyjeżdża na zawsze na nasze imprezy, gdzie gramy i dzięki temu możemy w internecie te nasze występy zobaczyć. Jureczku, dziękujemy ci bardzo.
Katarzyna. Tam między górami, tam między lasami.